Dlaczego palą się instalacje fotowoltaiczne? Odpowiedź jest prosta, przez MC4, ale dlaczego? Dlaczego? Bo oczywiście jest 1000 śledztw i w każdej wychodzi, że zaczęło to MC4, ale dlaczego? Dlaczego częściej teraz, aniżeli paliły się wcześniej? No bo producenci inwerterów wpadli na chytry pomysł. Waty to tak naprawdę jest kłamstwo, czyli to, że dany inwerter ma 5 czy 10 kW, to jest bzdet. Prawdziwym problemem przy jego produkcji, czyli przy jego projektowaniu, przy tym, jakie da się w nim użyć tranzystory, ile ich trzeba użyć i jak bardzo skomplikowany będzie to system, jest prąd, który musimy wziąć. No i co w związku z tym? W związku z tym wpadli na taki chytry pomysł. To my pójdziemy w górę z napięciem, ale za to przytniemy prąd. Czyli przyuważ, że twój inwerter ma 5 kW, ale nie akceptuje powyżej 13 amper. Ale rzekomo pracuje od 200 V. Potrafisz policzyć, ile to jest 200 razy 13, nie? To za skurczybyka nie jest 5 kW. Co to oznacza? Że on rzekomo pracuje od 200, ale w rzeczywistości musisz zbudować instalację przynajmniej 500 V. No i tu jest miejsce na pokajanie się. Dlatego, że częściowo za tą sytuację w jakiejś jednej, ile jest nasz, 8 bilionów, w jednej 8-bilionowej jestem winien też ja. Dlatego, że kiedyś inwertery budowano tak, żeby wykrywały w czasie rzeczywistym wszystkie problemy, które są na instalacji. Ale to spowodowało, że wprawdzie instalacja była bezpieczniejsza, ale klient się wkurzał. I wkurzał się na przykład też cwaniaczek, który postanowił do takich inwerterów fotowoltaicznych podłączać elektrownie wiatrowe, bo mu to przeszkadzało. Oprócz tego wkurzali się oczywiście, że instalatorzy, bo użycie na przykład właśnie cholernych wtyków MC4 powodowało, że tam opór się zmienia w zależności od warunków zewnętrznych. No i te inwertery, które bardzo mocno próbkowały instalację, to odstawiały numery i się rozłączały, bo twierdziły, że jest zagrożenie. No jak ci 10 osób mówi, że jesteś koniem, to kupujesz sobie siodło, no i ludzie od produkcji inwerterów powiedzieli, nie chcecie, nie ma problemu, nam wyjdzie jeszcze taniej produkcja takich inwerterów. No i to jest powód, dla którego to następuje coraz częściej. Tak? To nie jest te podwyższone napięcia instalacji, to nie jest powód główny, ale to jest powód, dla którego występuje ten powód główny. Otóż, złącze MC4 to nie jest prawidłowe złącze elektryczne. To jest po prostu coś, na widok czego inżyniera boli. Naprawdę, to jest... Wyobraźcie sobie, że złącze MC4 jest zbudowane gorzej niż przełącznik waszej lampki nocnej. Bo w przełączniku waszej nocnej lampki jest połączenie zaciskowe, czyli każdy przewód jest mechanicznie połączony metal do metalu. A co się dzieje w złączu MC4? Otóż opowiem to tak, jak się opowiada w przedszkolu, skąd się biorą dzieci. Otóż tatuś MC4 i mamusia MC4 bardzo się kochali i postanowili się mocno, mocno, mocno przytulać. I to jest złącze MC4, rozumiesz? I na tym idzie kilkaset volt u ciebie na dachu. No ale nie, bo to nie jest złącze MC4 do końca. Tak, bo tam jeszcze są takie małe plastikowe obejmieczki, żeby oni się mogli bardzo pokochać. No, super, tylko wyobraź sobie, co się dzieje na tym dachu pod tym czarnym ogniwem. Jak świeci w to słońce i jest temperatura 85 stopni, to jak bardzo sztywny jest ten plastik. Jak dobre mechaniczne połączenie on zapewnia. Prawda? No i teraz, jeżeli dołożymy do tego, że miękną nam kable, czyli coś, co wcześniej było na przykład sztywno, nam wisiało na trytrytkach. Jak ten kabel zmiękł, to on sobie zaczyna ciężarem schodzić w dół. To wszystko powoduje, że w momencie, kiedy w instalacji jest 600 lub więcej volt, to w tym momencie tam następuje nie taki wielki, pełnoprawny łuk elektryczny, ale co jakiś czas mogą następować małe łuki elektryczne. No i one w zasadzie nie widzimy, żeby szkodziły. Nie widzimy do momentu, dlatego że co one robią? One wprawdzie po chwili się wygaszają, ale one jeszcze bardziej nagrzewają, także ta miłość w MC4 robi się coraz bardziej gorąca. No i cały ten cholerny przewód dostaje takiego luzu, że tam na stałe zaczyna hulać
pod obciążeniem, bo inwertery przestały próbować wykrywać, co się dzieje z instalacją, cały czas zaczyna hulać pełnoprawny łuk elektryczny. A co się dzieje, co robimy, jak chcemy połączyć dwa kawałki metalu? Używamy łuku elektrycznego, tak? Czyli jakie tam są temperatury? Kilka tysięcy stopni. Co to oznacza? Że albo może to spowodować pożar konstrukcji, bo na przykład aluminium się najnormalniej w świecie zacznie palić, albo może to spowodować pożar panelu, dlatego że panel jest klejony na żywicę i to są wszystko substancje palne, więc co z tego, że jest szkło przed, szkło za, skoro zaczyna nam się palić środek, szkło pęka, dostęp powietrza i mamy pełnoprawny pożar. Inne panele mówią, o, tam jest fajnie, jaka gorąca impreza i też się do tego dołączają. Najczęściej przy okazji paląc cały dach, który do dzisiaj przy 2022 jesteśmy zaawansowani technicznie, ale domy budujemy na drewnianych konstrukcjach dachu, nie? Więc to wszystko nam się pięknie pali. I teraz, czy można coś z tym zrobić, czy można jakoś na to zareagować? No bo słuchajcie, amerykańska komisja papierów wartościowych zrobiła śledztwo przeciwko Tesli, że nie ostrzegli, mimo że wiedzieli, że połączenia, bo oni wypuścili ten Solar Roof, że połączenia elektryczne stwarzają ryzyko pożaru. Nie jakieś tam rozpoczęły to śledztwo bardzo zaangażowane strażaki, tylko Komisja Papierów Wartościowych, SEC. Rozumiesz? No, nikt nie ma wątpliwości, co się w tym dzieje i nikt nic z tym nie robi. A przecież to jest zupełnie proste, bo tak, nie będziesz zmieniał inwertera, nie? No bo nie będziesz go zmieniał, bo to jest duża inwestycja, a dwa, że ten nowy będzie ci się najwyżej co chwilę wyłączał po prostu i będzie mówił, sorry, instalacja nie nadaje się do życia, sorry, instalacja nie nadaje się do życia, sorry, masz słońce, w związku z tym instalacja nie nadaje się do życia. No to nie jest żadne rozwiązanie, to równie dobrze można wejść na dach i to odkręcić, nie? Też nie będzie działało. Rozwiązaniem jest po prostu przeniesienie połączeń do puszek hermetycznych, do jasnej cholery. Ja rozumiem, że w instalacjach solarnych najważniejszy jest nie użytkownik, najważniejszy jest pan instalator. I który to pan instalator ma tak, że albo zrobi pyk i weźmie za to pieniądze i jeszcze stać go zapłacić za jakiegoś frajera, który naciągnie babcię czy dziadka na to, żeby tą instalację na dach założył. Zamiast zrobić porządne połączenie elektryczne, do jasnej cholery, czy nikomu nie przyszło do głowy, że 230 prądu zmiennego wymagamy dużo porządniejszych połączeń elektrycznych, zabronione jest już skręcanie przewodów, aniżeli przy 600 V prądu stałego na dachu, na zewnątrz budynku? Czy tylko ja uważam, że to jest skończony idiotyzm? Naprawdę, przecież ile to jest roboty? Hermetyczne puszki, niemocowane do paneli, tak żeby temperaturę w nich opanować przynajmniej do tych 40 stopni. I już! Trochę więcej pracy, trochę więcej pracy. Okej. Odbudowa domu to jest jeszcze więcej pracy. I tym optymistycznym akcentem namawiam, żeby zainwestować w wymianę tych cholernych złącz. Okej. Pewnie za 3 lata będzie ogólnopolski projekt wymiany złączem C4, na który wszyscy podatnicy złożymy się olbrzymimi milionami po to, żeby uniknąć problemu, któremu można zapobiec już teraz. No ale tak działa socjalizm. Pozdrawiam.